gromadząc opinie, rozmawiając z wystawcami, uczestnikami, potwierdzają po pierwsze konieczność takiej imprezy, organizowania takich imprez, dlatego że one umożliwiają zafunkcjonowaniu wielu producentom, środowiskom, przedsiębiorcom, a z drugiej strony jest to miejsce, gdzie można się pochwalić swoimi wyrobami, w jakiś sposób ofertą, tym, co jest bardzo ważne dla naszego regionu. Czy już nam się udało wykreować, tak jak tutaj czytałem w folderze, taką nową międzynarodową imprezę? Sądzę, że nie. To by było za daleko posunięte stwierdzenie, dlatego że to wymaga pracy, kontynuacji i ulepszania. Na pewno jedna ważna rzecz jest, że dzisiejsza impreza potwierdza konieczność spojrzenia i realizowania kolejnych z ustaleniem jakichś tam terminów, cykliczności, ażeby formuła ta się utrwalała, a z drugiej strony stała się w jakimś tam czasie takim sztandarowym spotkaniem, imprezą, która będzie bardzo ważna dla całego regionu, ale także i dla środowisk, z którymi współpracujemy, czyli środowiska przygraniczne, bo jako Euroregion Karpacki to są nasze tereny, które na co dzień są naszą współpracą. Jak ta współpraca na linii Euroregion, a samorząd się układa? Jest to bardzo ważna rzecz, dlatego że Euroregion to samorządy. Na dzień dzisiejszy Euroregion skupia ponad 60 samorządów i w Euroregionie są tworzone jakieś zasady, działania, które dotyczą samorządów, dlatego że Euroregion proceduje, rozdziela, rozlicza, przygotowuje bardzo dużo takich działań w kierunku korzystania ze środków unijnych, tych środków, których nigdy nie jest za dużo, tych środków, które są bardzo potrzebne do realizacji zadań na terenie naszego Podkarpacia. Jakie starania trzeba poczynić, co zrobić, żeby tych środków w nowej perspektywie finansowej było jeszcze więcej? Czyja największa rola? Tu w tym zakresie Euroregion bardzo dużo już zrobił. Taką sztandarową naszą inicjatywą to jest próba wypracowania i uzyskania możliwości procedowania oddzielnego programu dla Karpat. Programu, który w swym zakresie by obejmował wszelkie jakieś takie potrzeby. Z jednej strony, żeby te środki umożliwiały podjęcie szerszych zadań, realizację inwestycji w tych dziedzinach, których troszeczkę jesteśmy zapóźnieni. Z drugiej strony trzeba podkreślić, że region Karpat jest to region, który jest chroniony przyrodniczo, biologiczno, pod wieloma względami, w bardzo szerokim takim zakresie, a to się wiąże także z potrzebami, z finansami, chcąc być regionem, który jest chroniony i żeby po prostu te dobra, te wartości zachować, trzeba mieć na to środki. To nie może się odbywać tylko kosztem ograniczeń, czyli kosztem mieszkańców. I tutaj my mamy pełną świadomość, że nasze działania muszą skupiać jak najszersze środowisko, szczególnie samorządy, i musimy docierać z naszymi opiniami, z naszymi jakimiś tam propozycjami do miejsc, w których są tworzone te programy, do miejsc, gdzie są podejmowane decyzje, czyli rząd naszego kraju, a także Unia Europejska. Nie na ten temat mamy rozmowę w kuluarach tego forum, a w których strefach jesteśmy najbardziej zapraszani? Ja sądzę, że to bardzo trudno by było tak jednoznacznie określić. To zależy od regionów. W poszczególnych regionach różnie jest to po prostu rozłożone. Jeśli chodzi o powiat rzeszowski, którego mam być przyjemność gospodarzem, on jest trochę powiatem specyficznym, dlatego że to jest powiat, który okala miasto Rzeszów. Jest to powiat największy na Podkarpaciu, powiat centralny. I te problemy w jakiś sposób przenikają ze środowiska największego miasta Rzeszowa na teren powiatu, dlatego że powiat rzeszowski z jednej strony jest miejscem, gdzie w ostatnim okresie powstało kilka stref przemysłowych, powstało bardzo dużo zakładów innowacyjnych i powstało dużo nowych miejsc pracy. To się wiąże z kolejnymi problemami, infrastrukturą, dostosowaniem miejsc dla zamieszkania, miejsc takich, które by były przyjazne, czyli przygotowanie tych terenów, a trzeba podkreślić, że ten okres, który w tej chwili mamy, który w jakiś sposób mija, to znaczy 2007-2014, w którym te środki były w troszeczkę większym zakresie dostępne dla samorządów, dla przedsiębiorców, one zostały wykorzystane i przyniosły efekt, ale na pewno nie taki, jak żeśmy oczekiwali. To miało być 5 minut dla potencjalnych firm, przedsiębiorców, dla przeciętnego obywatela Podkarpacia i na dzień dzisiejszy, patrząc wstecz już na tą najnowszą historię, możemy powiedzieć, że nie ma możliwości, ażebyśmy byli do końca zadowoleni.
No to dlatego pewnie jest pole do działania na przyszłość. To teraz powiedzmy o tym, gdzie już mamy zielone światło. Rzeszów, Dworzysko, uzbrojenie terenu. Powiat rzeszowski podjął się realizacji programu z takiego regionalnego, znaczy z programu operacyjnego Polski Wschodniej, przygotowania i uzbrojenia terenów, którego jest właścicielem. Te tereny leżą na tak zwanym terenie Dworzyska, tak to jest nazywane. Były to tereny, które kiedyś należały częściowo do gminy Świlcza, do gminy Głogów Małopolskich i do miasta Rzeszowa. Na dzień dzisiejszy te tereny wskutek zmian granic miasta Rzeszowa leżą już na terenie miasta Rzeszowa. Jest to około 60 hektarów. Mamy podpisaną umowę już na realizację zadania, to znaczy uzbrojenie, przygotowanie tych terenów dla potencjalnych przedsiębiorców. To będzie park naukowo-technologiczny. Jest 78 milionów złotych. Sądzę, że w najbliższych 2 latach te tereny zostaną przygotowane, uzbrojone i przeznaczone dla przedsiębiorców do powstawania nowych zakładów, nowych miejsc pracy, ażeby rzeczywiście szczególnie to młodsze pokolenie, ci ludzie, którzy kończą nasze uczelnie, mogli znaleźć miejsca pracy tu na terenie, a nie szukać ich poza naszym regionem czy poza granicami kraju. I ostatnie pytanie, które będzie niejako puentą naszej rozmowy. Jak pan widzi przyszłość euroregionu karpackiego, jeśli chodzi o Podkarpacie, o tę część Polski, no i całego regionu, tych 5 państw? Euroregion karpacki swoją działalnością obejmuje Podkarpacie, ale także szczególnie te regiony, z którymi współpracujemy, regiony przygraniczne, czyli te regiony poszczególnych sąsiednich krajów, gdzie funkcjonują, gdzie są po prostu te tereny nazwane Karpatami. Cieszymy się bardzo, że ta współpraca się rozwija. Ona dotyczy krajów, które są w Unii Europejskiej, ale nie tylko, dlatego że my zawsze pamiętamy, iż takim krajem strategicznym, bardzo ważnym dla Polski jest kraj sąsiedni, czyli Ukraina. Ona na dzień dzisiejszy nie jest w Unii Europejskiej, ale jest bardzo ważnym partnerem i my o tym zawsze pamiętamy, dlatego że jest to kraj, który w najbliższej przyszłości sądzę, że będzie odgrywał bardzo dużą rolę. Nie mówiąc o uwarunkowaniach historycznych, o których też nie możemy zapominać. Dlatego też pewnie ważni goście z Ukrainy są razem z nami. Alpejsko-Karpackie Forum Współpracy, proszę Państwa, trwa w Rzeszowie. Dziękuję za rozmowę. Moim gościem pan Józef Jodłowski, prezes zarządu Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska i starosta rzeszowski. Dziękuję.